Dobra, obejrzmy to. Mafia w prawdziwym życiu. Co to w ogóle znaczy mafia w prawdziwym życiu? Chodzi o tą grę mafia, tą jak Among Us, tylko że bez komputera? Siema, witam was w programie Mafia in Real Tak? Life. Jako gospodarz zaprosiłem do domu mafii 12 influencerów i podzieliłem ich na dwie grupy: mafię Dobra, i oglądamy. obywateli. Celem mafii jest kłamać i manipulować tak, by wyrzucić obywateli. Natomiast ci Lego muszą Ninjago, odkryć, kto co ich ty oszukuje i proponujesz? wykluczyć z gry mafię. Stawka jest ogromna i jest to ponad 50 tysięcy złotych. I wygra ją tylko jedna grupa. Każdego wieczoru uczestnicy spotykają się i wyrzucają jedną osobę, a w nocy działa mafia, która również eliminuje kolejnego z graczy. Przekonajmy się więc, To komu ile oni dziś to uda się grają? przetrwać. Tydzień? Strasznie dobrze to wygląda. Ej, naprawdę ładny dom. No, trwałem. O, patrzcie, jakie flagi mają wszędzie. Ty Rezi, no way! No way, Rezi. Co za chata w ogóle? Ej, co A ja z jakim cygarą w ogóle w ręku? To jest naprawdę mocne. To AI. A więc pora na to, by uczestnicy dowiedzieli się, po której stronie gry są: mafia czy obywatele. Mam nadzieję, że otworzy tam kopertę i będzie. Kalu? Co to jest kalu? Oczywiście, bo chcę być. Naprawdę jest piękny. Dobra. Wygrywamy to, proszę państwa. Ciepła sytuacja, gdzie jedna osoba dwa razy im podpadła. Była to Marysia, dlatego że na samym początku zapytała. On się, wygląda jak mafiozo, ten chłop. Wszystkich, jak się nazywają ci inne osoby, które nie są z mafii? Czyli jest duże prawdopodobieństwo, że na. Siema wszystkim, Sparta, dlaczego ty sobie to robisz? Po co? Ale co? Eliminując graczy tak na niby, czy naprawdę? No wiesz, rzucę do bagażnika i do lasu? Karteczce Chyba miała naprawdę. napisane mafia. Kochani, wśród nas już jest mafia. W tym domu nie będzie bezpieczne. Witam, Pamiętajcie, wszystkie chwyty są dozwolone. Można manipulować, zastraszać, szantażować. Można robić wszystko, żeby dowiedzieć się, kto jest z mafii. Rozdzieliliśmy teraz Możesz wszystkich zabić po pokojach. Ludzi mają w GTA? Uszy i zatyczki w uszach, żeby nie słyszeli, do którego z pokoju wchodzimy. I idę zebrać członków mafii na pierwsze obrady mafii. Cyk! Słuchaweczki. Ty, a czemu Freeze jest ubrany jako Żyd? To miał być chyba włoski mafiozo, ale wyszedł Żyd. Czemu? Tak ma być? W mafii na pierwsze obrady mafii. Cyk! Słuchaweczki. Hołd dla ciebie, a się, kto jest okej. mafią razem ze mną. Ale wy zobaczycie te osoby dopiero w następnych odcinkach. A teraz czas na pierwsze obrady mafii. Trzeba na pewno zagrać safe pierwszy. DJ, co nas kiedyś zapracował na Eurowizji? Jaki w dupę DJ? Chyba JD. Cześć, co? Rundy, bo oni teraz będą bardzo wyczuleni. Dajmy sobie troszeczkę czasu. Dzisiaj jak będzie jakieś zadanie, to ja bym chyba mimo wszystko odpuścił. Stare pieniążki, pieniążki. Słuchaj, ale im bardziej namieszamy im w głowie, tym lepiej. Tak, ale faktem jest to, że nie robimy nic dzisiaj, żeby wygrać te pieniądze od nich. A jeszcze zdecydujemy później. Świeży, mówię ci. Czy ty chcesz odpaść? Ja chcę pieniądze wygrać. Spokojnie, wygrasz, tylko musimy być cierpliwi. Ty, ale co to za ludzie, bo ja nic nie ogarniam. Wiem, że tutaj mamy noraszek, który można też dostać w każdej żabce w Polsce. Zapraszamy. Ja chcę jednego. Ty piliście te ich picie? To się... Rush? To się Prime nie nazywało? Nie, czekaj. To nie było za... Kurde, nie ogarniam już tego. Różne funkcjonalności, dużo witamin i samo... Sorry, ja jestem w dupę oldge. Prime jest od Logana. Dobra, a dobre to jest? To coś... To? To? Zdrówka. Mafia odbyła już swoje pierwsze obrady. Sam cukier. Oni na razie sobie pogadali o swojej taktyce, co chcą robić i tak dalej. Nie będę zdradzał więcej może. Szochy? Maja powiedziała takie niewinne zdanie. I co, i mafia teraz już decydowała, kogo wyrzuca? Maja jest perfekcyjną aktorką. Chyba Myślę, że ten tekst był zamierzony. A nie żeby coś, ale jego zachowanie drastycznie się zmieniło. Przecież nic nie mówi. No właśnie. No właśnie. Tak było. Słucham was, słuchajcie. Było. Po pierwszych spekulacjach i oskarżeniach nadszedł czas na zadanie. A w nim wszyscy muszą się postawić. Bo właśnie w ten sposób zbierają się dzieje? Do głównej puli, którą wygrają albo mafia, albo obywatele. Zależy, kto się Pamiętasz, jak Kononowicz pił Tymbark, to bym tak samo to picie Freeza opisał. Niech pamiętam. Pamiętam, że Kononowicz chyba szczochów kiedyś napił, bo ktoś mu wysłał w słoiku. Ale to nie wiem, czy o to chodzi. Będzie. Dobrze, moi drodzy, ja poproszę Hanię. Czemu jako pierwszą? Wikę. I Reziego. Okay.
I wy zapraszam was tutaj ze mną. Jesteście grupą zero. Ja was prowadzę. Ale to szczochy były? Musimy wam pomóc, żeby was uratować. Stop, zanim zobaczycie dalszą część programu, mam coś, co jest dla mnie bardzo ważne. W ostatnim czasie robimy dla was naprawdę walka fame. Programy takie jak Twoje 5 minut, Kampery, czy właśnie Mafia, które szczerze są spełnieniem moich marzeń. I bardzo wam dziękuję za to, że oglądacie ten kanał. Dziękuję za to, że subskrybujecie też go. I jednocześnie chciałbym prosić każdego, kto jeszcze tego nie robi, by zostawił teraz subskrypcję na moim kanale. Dzięki temu będziecie na bieżąco z Mafią. Ty, nie wiedziałem, że Frisk prosi o suby. On ma w dupę 5 milionów subów. Ktoś... Co? Ktoś go jeszcze nie subuje? W sensie ja go nie subuję, ale poza mną ktoś jeszcze w Polsce go nie subuje? Odcinki są co drugi dzień i z każdym innym programem, który wrzucę. Ale też spełnicie moje wielkie marzenie, by być top 1 na YouTubie w Polsce. A brakuje mi naprawdę nie. On nie jest top 1? Z całego serducha proszę każdego, kto jeszcze tego nie robi. Czemu Frisk ma swetę z dziurami? Dziękuję wam bardzo i lećmy już z programem. Bo nie jest top 1. Popełniłem na Mafię grę. Biedak. Od początku gry rzucasz bardzo dużo podejrzeń i to jest mega suspicious. Ja dzisiaj trochę chyba za bardzo wskazywałam palcami. Ja się wygłupiałam, ale wydaje mi się, że jeśli faktycznie wskazałam Mafię, to ta mafia może chcieć się mnie wyrzucić, żebym dalej nie podejrzewała tej osoby, więc zobaczymy. Co za gierka dziś? Niestety, ja. Wiesz, która? No way, to Urezi. Za każdą uratowaną osobę macie 2,5 tysiąca złotych do puli, ale też dodatkowo, jeżeli uda wam się wszystkich uratować, to wygrywacie kartę. Top 1 jest Baziland, okej. Okay. Ile robi na czysto na rękę Baziland? Najprostsze pytanie. Sprawdzasz, kto jest z mafii, którą można użyć, żeby sprawdzić jedną osobę, czy jest ona z mafii, czy nie. Pewnie mafii będzie dzisiaj zależało, żeby wam się wszystkich nie udało ratować jednak. W naszym programie są również karty specjalne. Dają one uczestnikom wiele możliwości. Oppenheimer? Ty, te wszystkie karty są chyba AI robione. Wszystko jest AI. Już Freeze jakby pcha do przodu przyszłość dzięki Freeze'owi. I ty myślisz, że to jest tylko program dla dzieci, ale zobacz, on tworzy przyszłość. On już wypieprzył wszystkich grafików, wszystko już jest AI u niego. I to będzie szło coraz dalej, wiesz o co chodzi? Na przykład obronę przed mafią podczas ich eliminacji, dodatkowy głos przy głosowaniu, czy możliwość sprawdzenia danej świat osoby. I właśnie się to zmienia na naszych nasi oczach. Uczestnicy dziś będą mogli wygrać. Dzięki niej można dowiedzieć się, czy dana osoba jest obywatelem, czy też mafią. Tak więc mafii będzie bardzo zależało, nie żeby wiem, jednak nigdy nie, nie zdobył. Ja wam daję dzisiejsze zadanie i macie witam godzinę od teraz, od czas start. Podzielcie się na dwie grupy koniecznie. Ja wiem, gdzie to jest, wiem, gdzie to jest. Dobra, mamy dwa X. Co oni robią? Przejdź na tą drugą stronę. Czekajcie, ustalmy, którego. Kolejny film będzie freeze generowany przez AI. On będzie tylko se siedział i hajs leci. On i tak już to robi, że tylko siedzi i hajs leci. Przebrał się za Żyda i powiedział trzy polecenia uczestnikom i tyle. Ej, czekajcie! Podejrzane było to, że jak zaczęliśmy biec do miejsc, chcieliśmy ustalić z drugą drużyną, co robimy. Marysia zaczęła uciekać po prostu z ich mapą. Jak chcieliśmy porównać, czy te mapy są takie same. Uczestnicy szybko podzielili się na dwie grupy, które będą musiały ze sobą współpracować. Pamiętajmy to, że mafia nie chce, żebyśmy wykonali zadań. Rozwiązujmy się, bo... Ale nie czekajcie, na mnie dobiegnę! Cieszę, tylko nie ty! Nie! Gdzie oni biegną? Największym przeciwnikiem w tej konkurencji jest kondycja. Ktoś musi biegać, ktoś musi myśleć. Witam Foka, w sensie. Teraz mogę biec. Teraz jest gitara. Prawie dobiegamy do pierwszego miejsca, nie wiemy co nas tam czeka. Stop teraz i chodźmy tutaj szukać jakby, bo zaraz zajdziemy za daleko. Myślę, że ktoś już coś wie, ale nie chce nam mówić i jakby wydaje mi się, że to jest Kury, a.k.a. Patrick. To jest ten budynek, ten punkt jest gdzieś tutaj. A ktoś się uśmiecha na łapce, to. O, tak! Wyglądasz jak żul spod Monopolowego w Radomiu, a na przykład w Krakowie też? Czy tam lepiej wyglądają, czy gorzej? Ej, czemu my go nie zauważyliśmy? Chodzi po ludziach po prostu. Lewy, druga, lepiej, okej. Okay. 9173. Ej, a balon? Sprawdźmy balon. A czy to przypadkiem nie jest zaznaczony ten Luna Park? Ej, bo tam jest Łukasz. Tam jest Łukasz. Jest. Mamy to, mamy to. Jaki mamy w dupę to, Łukasz? Tutaj jestem, szybko! Do Ochana! Bibuła, prześcieradła, nożyczki. No jakieś przedstawienie mamy zrobić. Co oni robią, Cyry? Cztery bluzy i jedna sukienka, o co chodzi? Ale mi się wydaje, że musimy to ubrać. Na 100%. I jedna osoba musi być w sukience, ale nie wiem, co to ma oznaczać. Macie kot? Jaki? Ja ostatnio podobnego żule widziałem w Łodzi, mega podobny do ciebie. To byłem ja. W Krakowie żule mają lepiej, bo Pajalog daje im jedzenie, które gotuje na streamie, okej? Okay.
I kod. Nie macie kodu? Otwieraj to jeszcze. Nie, już nie wyjdziemy, musimy znaleźć kod. Ale słuchajcie, ja już przeszukałam całą gondolę, nie ma go nigdzie. Nie ma go nigdzie w gondoli. I musieliśmy wypatrzyć drugą drużynę, która w tym czasie musiała z rzeczy dostępnych ułożyć dla nas kod do kłódki. Też macie mapę i wiecie, że jest druga grupa. Macie na tabliczce coś napisane. I macie zrobić tak, żeby druga grupa to zobaczyła. Mamy napisać chyba na tym duże jakieś utrzymać, bo oni z daleka to widzieli. No, może cyfry musimy napisać na kartonach. Ale nie mamy nawet markerów. Ale mamy tutaj... Oni mają ten kodzik, to o to chodzi? Dla tamtych? I my po prostu z rzeczy, które były tam przygotowane, musieliśmy utworzyć wielki... Mocny film na Wardęgę. Ktoś zagrał? Czego nie wiecie o Wardędze? Nie wiem, czy to będę oglądał, wygląda dziwnie. Pis tych liczb. Ej, może... Oni mają kod pewnie. Oni muszą mieć kod. Ej, yo! No właśnie, wydaje mi się, że mogą być tam. To stąd będzie trzeba zobaczyć kod pewnie. Jezus, nie ma powietrza tutaj, panika. Ale co właśnie z tymi, kurde, z wariantami? Co? Nie myśl za dużo, teraz to zrobimy. Ty nie przeszkadzaj, mafio. Ej, patrzcie, oni coś tam robią. Gdzie ich widzisz? No nie widzisz, co ci tam rozkłada. Ty, ale tu chodzi o to, że ten kto jest... Aha, dobra, bo nic nie ogarnię, bo jestem takim boomerem. Czyli tak, ci w mafii, oni z nimi działają, ale im utrudniają, ale muszą tak utrudnić, żeby się je skapnęli, że oni są z mafii. Rozumiesz? Ja ci tłumaczę, bo wiem, że ty, widzu, jesteś też boomerem, tak jak ja. Ale ja chociaż szybko łapę, tak? Dziadek szybko łapie. Ej, patrzcie, oni coś tam robią. Gdzie ich widzisz? No nie widzisz, co się tam rozkłada na trawie. Oni chyba rozkładają i tam będzie kod widoczny. Róbcie to po prostu jak najgrubsze, jak największe, żeby było widać po prostu jak najbardziej z daleka. Mniej rozwinienia, więcej pracowania. Oni dalej tam stoją. Oni dalej się rozkładają. Bardzo źle. Nie, no ale poczekajcie, czy wy serio myślicie, że jakby mamy stąd zobaczyć ich tam? Nie jestem do końca pewna, czy to była trochę podkrętka, czy to było na żartu, ale trochę Patryk, czyli Kury, wydawał mi się lekko spowalniać naszą drużynę. Nawet w trakcie, Saulek. Bo jak na razie najbardziej na mafię, to ty jakby wyglądasz. Według mnie dzisiaj najbardziej podejrzana była Maja. Przez nią bardzo nam się wydłużał nasz challenge. Sparta potrafi dla widza boomera wytłumaczyć lepiej niż... No tak, staram się. Zasugerowała, żebyśmy wycięli te cyfry, potem byśmy polecieli pod ten wiatrak. No to do 20 jeszcze czas. Idziemy w stronę koła, tak? Te stroje były totalnie... 250 bit. Ja myślę, że były bejki. Na spokojnie. No, będę mega I też ona na przykład zaczęła ubierać te sukienki, które okazało się, że chyba były bez sensu, nie wiem. Z bejt, po prostu straciliśmy czas na ubieranie się i rozkminianie. Jedziemy już trzecie okrążenie, a tamta grupa dalej nic nie zrobiła. Na 100% musi być ta mafiozo. Tak, że oni mają lurnetkę gdzieś daleko. Ja bym tak jak pokazała też w stronę koła. W sumie spoko ta gra. To jest serio jak Among Us. 1:1. Tylko IRL. Nawet fajny koncept. Uważam, że reszta może podejrzewać albo Maję, która zachowuje się bardzo dziwnie. Omelem dla widza, co? Powiedziała, że ona się zachowuje perfidnie w ten sposób, bo chce wytrwać jak najdłużej. Jeżeli ja sprowadzę na siebie podejrzenia, to mafia nie będzie chciała mnie zabić, bo będę dobrym podejrzanym dla innych. Też trzymaliśmy na przykład te numery w złą stronę. Teraz jak o tym myślę z perspektywy czasu, to wydaje mi się, że ona mogła specjalnie to robić, żeby nam wydłużyć czas. Trochę. Właśnie oni nie wiedzą nawet, gdzie nas szukać. Tutaj jesteśmy! O to mi chodzi! To jesteśmy, pokażcie nam cyferki! Ej, słyszałam świeżego, gdzieś tam! Oni są tam gdzieś! Coś rozkładają, coś robią tam. Jakby musimy to trzymać. 9-1! Chyba to mamy. Dupa mamy. Nie gadasz. Nic nie widać. Ale widać trochę. Bo co, jak wysoko, moi drodzy, wysoko! Pokaż. Rysuj, 3, 2, widzisz coś, nie widzę, tak, nie widzę trzeciego. No. Ja widzę 6. Dupa, nic nie widać. Zostało wam teraz 15 minut. Jak widzicie, wasz sposób nie działa. Dam wam podpowiedź. Ułóżcie z tych wszystkich rzeczy, które tam były, napis na ziemi. No, o, dobra. Okej. Za ja małe, pierdziele, to, Fritz musi podpowiadać, bo takie nuby. Zwinęli interes, gdy już byliśmy na odwrocie. Na początku zrobiliśmy to źle, bo zrobiliśmy za małe te liczby. Nie do końca wiedzieliśmy, jak duże je zrobić, żeby były po prostu widoczne. Ja mogę pociąć pasy, z których można zrobić jeszcze cyfry. Tak. Albo, no, zginaj na pół, cokolwiek. Jak najszybciej mamy 15 minut. Kompletnie położyli to na ziemi. I ruszają, teraz zmieniają kolejność. Cały czas zmieniają pozycję tego. A my jak debile staliśmy z tym. Jeszcze krzyczeliśmy. O! Nie mogą, Czakowska, zwariowałeś. Gdzie to masz? 9170. Tyle widzę. 917?
9173. Sprawdź. Nie. Ty, ale oni trolują. Musicie znów tam picie było. Jedną grupę, by wykonać kolejne zadanie. Lesy po nich w takim razie, jak najszybciej. Nie, ja myślę, że on próbuje zrobić odwróconą psychologię, czyli udawać, że jest mafią. GTA i mi? No to w GTA udaje. Tak. Mi się też tak samo wydaje. Trochę spowalniał. Jednak tak, podjuza, żebyśmy się nie skupiali na tych zadaniach, że o, nie wiadomo, po co to robimy. Wszyscy cały czas myśleli, że jestem mafią. No wszyscy. A jakby ja jestem zwykłą obywatelem tylko. A ja jestem tylko. Po prostu dowiedziałem gejem. Się od drugiej grupy, że mocno nie... Przepraszam, przepraszam, on inaczej powiedział, przepraszam. Mieszał dzisiaj, bardzo narzekał, opóźniał też cały proces ułożenia tego kodu. Daliśmy mu jakieś zadanie, a on robił trochę co innego i mam wrażenie, że trochę był zagubiony, albo był bardzo zamyślony, albo faktycznie próbował nas spowolnić. Lewy sutek twojej matki. Jeszcze na jakieś wyciąganie pochopnych wniosków. Dobrze mi się współpracowało z Kury. Dominik od razu pobiegł do drugiej grupy i zaangażował ich do dalszej walki. Wracamy do nich, łączymy się znowu w jedną grupę. Mamy 45 minut na kolejny zadanie. Tak, kamno. Okay. Mamy mapę. Uratowaliśmy Hanie, czyli mamy 2,5 tysiące złotych. Ty jest 18. Dobra, czuję się jak była 24, bo nic nie spałem. Się dzisiaj osobom, dobra, uczy... spałem 4 chałok. Nicy muszą uratować. Okay, tak strasznie chcę ci uwierzyć, że nie jesteś, ale no nie jestem w stanie się, wiesz, tak w 100% otworzyć. Ja wiem, że ty jesteś w stanie popatrzeć na mnie, podać mi rękę i mnie wywalić z tego programu. Wiem, że jesteś w stanie to zrobić. Ej, mam już kilku sojuszników, na przykład Hermuk. On jest w 100% pewny, że ja jestem safe. A tu jest Natalka! Ktoś tu jest? Tu! Tu jest Natalka! Tak, Rezi, gdzie jesteś? Ej, no way, Rezi! Dobrze, no chodziłem. Way! Co się stało? Musicie mnie przejść. Ej, tu jest X! Gdy już złączyliśmy się w jedną grupę, poszliśmy potem do zadania, przy którym był Remek. Był on ranny, więc musieliśmy dla niego stworzyć nosze, jak co było dla nas problematyczne. Nie potrafiliśmy się jakoś dobrze dogadać. Włączyłem butelki, sześć zszedło po siebie, a później lecą w dół. On się na nich położy. Moi drodzy, mówię wam, zróbmy z dwie linie po bokach. Dwie linie, możemy spróbować. Pójdź, dobra. Co mocno Rezi Play Games? Ty, kiedyś oglądałem jeden film Reziego, bo tak to nie byłem jego widzem. To było 10 lat temu. Minecraft na modach i oglądałem i Rezi walczył z jakimś zombim takim napakowanym. Dużo taśmy, pamiętajcie, żeby dużo taśmy. Zostało wam pół godziny i jeszcze jeden zakładnik. Teraz tak, pozycja boczna, bluza do wyrzucenia idzie. I to było dalej. Nie pamiętam, było tylko tak. Rezi miał jakieś potargane włosy i mówi, że czemu ma potargane włosy, bo przed chwilą się mył, nie? I nie miał kiedy się uczesać. I tyle pamiętam. To jest standard moto, to jest outdoorowe, wiesz o co chodzi. Ej, ktoś jeden jeszcze tu. Ej, góra! Witam Gigaczas. O Jezu! Ja już żyję. Co oni robią Reziemu, ej? Dawaj, ty się dalej chodzi. Ty, ale zadziałało to. Jest! Gratulacje, macie 2,5 tysiąca? Jest! Zostało wam 25 minut jeszcze. Słuchajcie, pędzimy na kolejną lokację. Ty, Rezi teraz pomaga. Nie mają witamin. Czekajcie! Potrzebujecie napoje! I musimy się dostać do tego drugiego X-a w lesie. Dokładnie w tym miejscu. Tempo, tempo, tempo! Mało czasu! Jesteśmy teraz w tym miejscu. Jesteś pewien? Więc do góry. Dobra. Ty, Rezi. Tak, jest tam. Jest tam. U nas byś powiedziała, że ktoś spowalniał. Jeśli ktoś, to ja bym wytupowała którego. Ja czasami miałam takie, że do Micha coś mówiłam i on dopiero za drugim razem to robił. Wiczka! Bójcie zbudować noszę i mnie przenieść! Załączymy teraz wszystkich. Tom też pobił Rezi? W sensie Reziego pobił? 10 minut około. Kto pobił Reziego? Uda się. Kiedy widziałam, jak dobiłem te butelki, to powiem wam, że obawiałam się, że jak na nie wejdę, to się to wszystko załami i że ta konstrukcja w ogóle nie będzie działać. Daj, ja mogę. Ale ten deszcz nie pomaga, wszystko z mokry się. Watachańczycy pobili Reziego, ale to oni mieli z tyłu dopaść. Ja pierdzielę, ci boomerzy nie rozróżniają pieprzeni. Nie nada, ej, gdzie ją mamy przenieść, bo nie ma tego X-a nigdzie. Niech jedna osoba sobie poleci sprawić tego X-a może. Kurde, ale skurczybyki, ogólnie jest strasznie chaos. Mimo tego, że ustaliliśmy z innymi, żeby na razie za dużo nie przeszkadzać, to jednak się starałem przeszkadzać, ale mimo mojego... przeszkadzania, dałeś radę, kurde, w czas to zrobić. Mocno moje podejrzenia padły na świeżego, który no jest tutaj znany jako sportowy świrek, ale gdy wszyscy biegliśmy, nawet ja, który w ogóle nie jestem sportowym świrem, to on tak, kurczę, mocno zostawał z tyłu, tak troszkę nie chciał współpracować. Nie robiłem prawie nic. Jak szukałem X-a, to w ogóle nie szukałem go. Obracamy.
Fokus, fokus, fokus. Mam mało czasu, dawaj. A mają X-a, jest X? Nie ma, nie ma. Nie ma X-a nigdzie? Ej, nie ma dalej. A czemu oni butelki wiążą? Nie, no, Rezi im kazał tratwę budować? Nie mam nic. On mógł być z mafii i powiedział, nie ma tam żadnego X-a, podczas gdy na przykład znalazł X-a. X musi być w okolicy. Okej, puszczamy w dół, w dół, w dół, w dół. To pójdzie, to pójdzie. Dobra. Tylko gdzie? Zastanawiało mnie to, dlaczego tak długo zajęło im znalezienie X-a. Ja pierdzielę, gdzie jest ten X? Gdzie oni wsadzili tego X-a? A może gdzieś tutaj blisko? Ja pierdzielę! No tu jest X! Szybko! Ty Rezi uratował, no way! Wiedziałem, Rezi jest moim bohaterem. Rezi to jest mój bohater. Sigma. Gratulacje, łącznie 7,5 tysiąca, już macie i kartę sprawdzenia, kto jest. Jeżeli twoim idolem dzieciństwa to Rezi, jesteś Sigmą. Jeżeli Freeze, jesteś kukoldem. Przykro mi, taka prawda. Taka jest prawda. Z mafii. Kartę wylosujemy na ślepo. Nikt nie będzie wiedział, do kogo ona trafiła. Ale teraz chodźmy coś zjeść. Że mafia na początku na pewno chce sprawdzić pozory. Stew jest. Oj, to nie jest bardziej bada teren, to mafia chce się wtopić w tłum. Podejrzewamy bardzo mocno Lex. Teraz, w tym momencie, tam mówi, że no, że tam, tak, pomagaliśmy. Jakbyś miał do wyboru jednego youtubera do wyboru, kogo byś wybrał? Rezi Games, Rezi Play Games, Rezi Play Games Again, Rezi Gius. Ciężki wybór. Zmęczona? Wszystkie na R, chyba z klubu R pochodzą. Na chwilę obecną jest to Kali i Domi. Gdy czekaliśmy na transport, zaczęły się dyskusje o karcie, którą udało im się dzisiaj wygrać. Ale najlepsze jest to, że nie wiadomo do kogo trafi ta karta. Nadal, jak karta zostanie nieużyta, to i tak nie wiemy, kto jest w mafii. Ktoś może blefować, nie? Może fejkować, że ktoś ma kartę, to jest też mocne. A Karol już wysłał na telefonach, kto dostanie tą dzisiejszą kartę. Ta osoba już wie. Ty, chłop się zdradził, że jest tym? I wszyscy pomyśleli, a to tylko ty o tym wiesz, to pewnie ty tą kartę masz. I Remek w to uwierzył i tak właściwie rzuciło się na mnie dużo podejrzeń i ja spodziewałem się, że wszyscy się zaśmieją z tego żartu. Czego się właśnie dowiedzieliśmy? Zrobił się cały czerwony! Okazało się, że to wcale nie wywołało takiej reakcji, że się ludzie śmiali. Zareagowali tak, patrząc na mnie w ten sposób, no i kurde, to był taki... Robisz sobie pranie, widzisz na dole taką bandę, Cyry, no zbiegam, przybijam piątkę z Rezim, a resztę przeganiam z mojej posesji, nie? Won za bramę, bo cię odholuję, już. Mały faka, ten żart nie wypalił, ale no stand-uper zawsze musi najpierw przetestować żarty na mniejszej publice, nie? Ej, ogólnie ja na przykład się szczaiłam, że Michu jak powiedział o tej karcie i wiadomości, że to był żart, ale przez to, że się zaczerwieniłeś, to już karta... No bo kurde, no bo, tak, bo zamiast śmiechu otrzymałem ciszę. Ale oby mafia jakby na tobie nie skupiła teraz swojej uwagi. To właśnie bez sensu, to właśnie... A że on jest mafią. Na gorzej. Jakbym był, to bym tego nie powiedział. Wydaje mi się, że to było fejkowanie i raczej nikt pierwszy dzień rozgrywki nie przyznał się, jak moim idolem był Rock i Roy, jak grali 11 lat temu w Left 4 Dead, to znaczy, że niedługo do ziemi idziesz. Jesteś już taki stary. Tą kartę otrzymał. Też wydaje mi się, że nikt z niej dzisiaj nie skorzysta. Wydawałoby się wam, że teraz sobie zjedzie co chcecie. Wybacz mi, widzu, no wybacz mi. To dobrze jednak. Bo dzisiaj to mafia wybierze dla was posiłki i te dania, które wybierze mafia, będą zamówione dla wszystkich. Każdy uczestnik musi teraz napisać na kartce, co chce zamówić do jedzenia. Ale ja jestem starszy. Tylko kartki mafii były przekazane restauracji. Zrobiłabym wszystko za cheeseburgera. Mam bardzo ochotę na carbonare. Mafia na pewno nie dobierze tego, co bym wybrała na co dzień. Ja napisałem, że chciałbym pizzę margaritę. A ty co napisałeś? Burger klasyczny. Pita i mięso średnio wysmażone. Przyjąłem taką retorykę, gdzie powiedziałem wprost, co zamówiłem. Ze szczegółem pod tytułem średnio wysmażone mięso. Więc gdyby się okazało, że to jest ten burger, to wpadłem totalnie. A z jednej strony mógłbym zamówić wege dla Marysi, żeby wszyscy jedli wege. Wege. Dzięki Red Bull. Nie, Red Bull. Dzięki. Dzięki Red Bull. Wybrałabym chyba owoce morza, ryby jem. Nie, mi się wydaje, że jeśli będzie wege jedzenie, to znaczy, że Marysia nie jest. Tak, kanon. Dobra, słuchajcie, mafia wybrała tak, burger cheddar, wege burger z batatami i spaghetti jakiś olio. Ja jestem jak Rojo. Uwaga, mamy jedzonko. To ja jestem Rojo. Kalmary, wege burger. Kalmary, co to jest? Tutaj dla Marysi. Mogło być to osoba i osoby, które chciały, żeby cień podejrzeń padł na mnie, przez to, że nie były zamówione
dania mięsne. Mamy makaronik z oliwą, tu jest wegetarianinem, co? Uważam, że jedzonko mogło zostać zamówione przez Jeleniewską, ponieważ się wychyliła z tym, że jest wegetarianką i bardzo jej było przykro. Fejkowo troszkę jej przykro było, ja to tak przynajmniej odczułem. No i dobra, i teraz przekminimy to teraz wszystko. Razi zmadował, że jej dostaje kurczatego. Nie kurczaka, tylko wołowinę średnio wysparzonowi. Sam poszedł, zobacz, nie ma go już. Uznał, że wypije przeloty, jak je dostanie jedzenia. I prawidłowo, Sigma. Cała sytuacja z obiadem była dziwna, bo miałam wrażenie, że mafia chce nas nakierować na trop, że Marysia jest z mafii. Ja poszedł zamówić. Marysia wygląda na równie zaskoczoną tą decyzją. No wiem, Oskar, prawda. Marysia wygląda na bardzo zaskoczoną. Kurczę, no według mnie Maja jest takim oczywistym, nieoczywistym trafem na gracza mafii. Jej zachowania jakoś po prostu idealnie. A ona jest z mafii? Mówili? To po prostu mafii. Czy mówili tylko o tym typku, no, tym? No, dzięki. Jeszcze będzie jedno danie. A jest cheddar? Jest cheddar. Ej! Co? To ja. To jest czwarty. Poproszę, oczywiście, że tak. Słuchajcie, nie jestem w mafii, a to nie z tego burgera. Nie jestem burgerem. Gdzie Rezi? Serio se poszedł? Dlaczego nie przypominamy jakby tego jedzenia? To są cztery, to znaczy, że jest cztery osoby z mafii. Nie, to nie. Moim zdaniem mogłaby być opcja, że cztery w ogóle. Wydaje mi się, że nikt nie podejrzewa, że mogę być mafią. Podejrzewam kogoś, kogo chyba raczej nikt może nie podejrzewać, że świeży. Ty Rezi. Z jednej strony jest taki, że pogada. Ty Rezi, jaki... Widzisz? Rezi już wie. Rezi jest po prostu fiveheadem, bo grał w Minecrafta na modach. A tam trzeba było myśleć. To były czasy zimne, zimnej wojny. Tam trzeba było walczyć o przetrwanie, rozumiesz? Wiesz, o co chodzi? A z drugiej strony jest taki, że gdzieś tam obserwuje, jest, no na tyle, na ile go znam, wydaje mi się, że on jest w roli. No. I że on tą rolę odgrywa. I odgrywa dobrze. Po zakończonym obiadku i paru spekulacjach wróciliśmy do domu mafii, by wylosować, kto dostaje wygraną kartę. Wybierzemy butelką, oczywiście butelką Noraż, osobę, która dostanie kartę, która dzisiaj została wygrana przez was. Co? Ja tą osobę teraz klepnę w plecy, jak sobie tutaj będę przechodził, żeby ona też wiedziała, że to ona. Karta objawienia sojusznika, bo ona tak się dokładnie nazywa, trafia w tym momencie w ręce osoby, którą wskazałem przed chwilą, no, co butelka też wskazała. No i ta osoba rzeczywiście może powiedzieć, że ją jest? Ma, może nie mówić, może też jej użyć dzisiaj, może użyć ją jutro, może jej w ogóle nie używać, a decyzja należy do niej. Możemy sprawdzić kogoś, ale ta osoba czy ktoś może będzie chciał się ujawnić? Chyba nie. Chyba, istnieje albo, też opcja, że to trafiło w tar, w ręce mafii. Ale jest albo też opcja, że ktoś nie chce się ujawniać, bo nie chce zostać odstrzelony dzisiaj w nocy. No, no tak, to jest najbardziej ryzykowne. Zakolegowałem się. Czy to będzie trwało tyle dni, ile jest ludzi, czy dopóki nie znajdą mafiozy? I ufam mu na 99%, jeśli mi zaufasz. Ten widać, że nic nie ogarnia. Chłop mafiozie zaufał. No typ jest po prostu... Chłop jest człowiekiem typu Marcin D. Wiesz, o co chodzi? Nic nie wiedział, wszystkim ufa. Rozumiesz? A prawda jest taka, że on wie tak naprawdę, tylko udaje. Albo nie wie, nie wie. Już się pieprzy, co się dzieje. Marcin D. Że jestem obywatelem, zaufam też tobie. Ja mam cały czas mieszane uczucia co do ciebie, ale wydaje mi się, że cały dzień trolujesz, jakby wiadomo, te wszystkie żarciki, to jednak są żarciki. Dobry się spieszy, dobry się spieszy. W wygraniu tej gry chodzi o to, żeby nie podpaść mafii. Celem numer jeden jest znalezienie osób, które nie są mafią. Który się zachowuje troszeczkę nerwowo. I generalnie... Ty, ale raz jego nie mogą odpieprzyć. Tak, jakby wygląda, jakby przez cały czas się skupiał na tym, żeby nie pierdyknąć czymś, nie? Tak, żeby się nie wsypać, no. Często tak mam jakieś takie zwiechy i się zastanawiam, co by tu powiedzieć w ogóle. I muszę pamiętać o tym, że muszę, wiesz, muszę być swobodny. Drugą też osobą bardzo podejrzaną jest Rezi. Jest. Widać co u niego pieprzysz? To, że bardzo się stara być taki, wiesz. Ale on właśnie, bo on może taki jest, nie? W sensie nie znamy go tak, ale on mi daje wrażenie takiego, wiesz, gościa tutaj prezesa. Sigma? On myślę, że jest mafią bez tej gry, on jest taki. Jeśli chodzi o podejrzenia mojej osoby, to rzucili się na mnie wszyscy od samego początku dnia i to wydaje mi się, że też już się zmieniło, że szczególnie po akcji ratunkowej Wika, więc wydaje mi się, że mogą mi zaufać i że widzowie też mogą mi zaufać, że to nie ja jestem z mafii. Ale na przykład myślę, że to może ty jesteś, że tak siedzisz tutaj. Też jestem troszkę przemęczony i siedzę sobie po prostu i czekam na setkę. To brzmiało, to dziwnie brzmiało, bo ty no, sobie powiedziałeś. Czeka na setkę? Chciałeś mnie atakować. Alkoholik? Nie, ja po prostu mówię, że rzucam podejrzenia już na wszystkich i tak jak przed chwilą, 5 minut temu sobie, że nie, to jest ziomek, na pewno nie on, teraz tak myślę, może on. Jestem według siebie podejrzany. Mamy pokój samych
podejrzeń, bo jest Renek. Nie, już mam za dużo osób podejrzanych. Serio. Według ciebie jestem podejrzany? Michu bardzo, jego body language mi gdzieś to nie odpowiada i mam wrażenie, że coś kręci. Wydaje mi się, że coś może być na rzeczy. Masz tego jakby żartu, który wiadomo, który uwaga wszystkich, ale już wiesz, że był nieprawda. Nie? No to nie wiem, wydaje mi się, że też był człowiek pomagały. Gdy wszyscy wymieniali się spostrzeżeniami, mafia zebrała swoje obrady. Moi drodzy, uwaga. Zakładamy słuchawki, rozdzielamy się po pokojach, bo nastał czas obrad mafii. Zapraszam, kto jest z tej mafii poza tym? Czas na zdecydowanie, kto dzisiaj wychodzi, kochani. Moim zdaniem powinniśmy wrzucić Hanię, bo ona by nigdy nie pomyślała wtedy, że ty jesteś z mafii, że ją wrzucasz jako pierwszą, więc ty wtedy jesteś totalnie safe. Wyrzucenie Hani, żeby nie myślała, że to ja, jest bardzo dobrym pomysłem, ale wydaje mi się, że nie jako pierwszy strzał. Mimo tego, że uważam, że ta osoba, którą chcę wyrzucić, robi dobrą robotę, to uważam, że robi zbyt dobrą robotę i jest to dumny. W przebraniu z tyłu, to nie on chyba. Motywował, jakby nie kierował grupą. Wydaje mi się, że gdybyśmy go wyrzucili, reszcie drużyny byłoby o wiele ciężej, jakby zrobić te zadania. Hania myśli, że Maja jest z mafii. Maja również nie możemy wyrzucić, bo Maja faktycznie robi tak, że będzie ogarnianem. Z mafii, wszyscy ludzie ją wywalą, a my zostaniemy. Sama się wyeliminuje. Ona się sama wyeliminuje, na przykład jutro. Hania. Czy Dominik? Dominik jest pewny, że ja nie jestem z mafii. Ja głosuję na Hanię. Głosuję na Dominika. O nie, i teraz? Teraz musisz pokazać, czy należysz do nas, czy też nie. Słuchaj, to też jest ważna zagrywka. Czy zagrasz dla dobra mafii, czy coś innego będzie tobą kierować? Czy spanie z Hanią będzie tobą kierować? Która decyzja będzie najlepsza? Moją decyzją jest Hania. Przepraszam, Haniu, kocham cię. Niestety w mafii trzeba podejmować trudne decyzje. Jak myślicie, kto ma kartę? Czy rozpoznaje się kogokolwiek jakby? Ciężko powiedzieć. Myślę, że albo Lexi, albo Hania, albo Olek. Gdy była już decyzja, zebrałem wszystkich z powrotem do salonu i przekazałem, jaki był wybór mafii. Dobra, to on własną dziewczynę zabije? Głos mafii o tym, kto opuszcza program. Kurczaczek? Nie chcę być ostatni. Lexi? Ty to dobrze zrobił, tak szczerze. Bo przecież nikt nie będzie podejrzewał, że dziewczynę własną by odpieprzył. Fivehead. Dlatego ma taką głowę, wiem, już rozumiem teraz. Już rozumiem lore po części tego typa. Jeszcze jest ry, dawaj. Tak, Adam, no. Ty, smutno się jej zrobiło, widziałeś? Kto jest? Hania! 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 Ty, jej się płakać chce. Smutne, no. Ej, nawet się nie zdążyłam rozpakować. Kurde, a tak walczyliśmy ze świeżym o podwójne łóżko. Ty, co jest taki... Czemu tak ucięte? Ale dziwne. Ale dziwne, jakby coś wycięli niedawno i nie zdążyli przemontować. Ty, ale w sumie typek Fivehead. Będziemy dalej oglądać tę serię. Typek Fivehead, że ten, że wypieprzył dziewczynę, bo... Nie będę go podejrzewać, mądry, no. No jak tu head, five head? Blank Beats Production. HUSARIA!